Witam wszystkich, dzień dobry, z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na wspólne malowanie martwej natury pastelami olejnymi. Jestem troszkę przed czasem, więc poczekam jeszcze, aż wszyscy spokojnie dołączą. Dzisiaj kolejne przygody z pastelami. Ostatnie już w tym tygodniu pasteli. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień. Witam wszystkich i zapraszam. Przygotujcie pastele olejne. Szary papier, o właśnie, to ważna informacja, papier dzisiaj szary. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam na wspólne malowanie. Dzisiaj warzywnie, zdrowo, z witaminami. Z witaminami olejnymi pastelami. Dobry wieczór wszystkim, zapraszam serdecznie. Moi drodzy, zaczniemy od kompozycji i od trójkąta, bo to klasyczna kompozycja w trójkącie, właściwie po przekątnej, ale z lekkim trójkątem jeszcze. Proponuję ołówek albo węgiel. Ja wezmę ołówek i tak zrobię sobie przekątną od cebuli do pomidora. To taka przekątna kompozycyjna. A później od pomidora do orzecha, gdzieś w tę stronę. Tak, gdzieś tutaj będziemy mieli pomidor. Nieregularny pomidorek. Specjalnie taki wybrałem, żeby nie był zbyt regularny. Dobry wieczór. Dobry wieczór Elżbieto, dobry wieczór Wando. Dobry wieczór Wiesławo. Czosnek i Szczypior, nawet Dymka. Dobry wieczór Patrycjo. Pozdrawiam witaminowo. Dobry wieczór Agato, dobry wieczór Marto. Dobry wieczór Renato. Witaj Ewo w sobotni wieczór. Ewelina znowu prosi, żebyśmy zaczekali. Zaczekamy Ewelino na ciebie jak zawsze. Spokojnie. Beata nie ma głosu, to znaczy w transmisji. Dajcie znać, czy słyszycie mnie, czy tylko Beata mnie nie słyszy. Ja się słyszę. Także Beato, chyba u ciebie internet uciekł. Jest głos, donosi Ania. Pomidorek,
dymka. W dodatku tak figlarnie rozsapiżona. Hop, gdzieś tam sobie leci do góry. Jak zawsze w takiej sytuacji zwracajcie uwagę na przestrzeń pomiędzy. Czosnek. Same zdrowe i smaczne rzeczy dzisiaj. Orzeszek. Drugi orzeszek. I cebula. Czerwona, moja ulubiona cebula. Takie czerwone cebule jak jabłka mógłbym jeść. Moi drodzy, dużo swobody, jak widzicie, to jest naprawdę swobodne szkicowanie. Starajcie się dostrzec w tych warzywach same nieoczywiste kształty. Szukajcie ciekawych linii, ciekawych łuków. Jest dobrze. Basia słyszy, Patrycja słyszy, Renata słyszy, Ewa słyszy, wszyscy słyszą. Ja też słyszę. Moi drodzy, od rana dzisiaj przygotowujemy ofertę naszych wyrobów, wyrobów pracownianych dla Was. Jak zawsze jest tych drobiazgów cała masa. Ja już mam gotowy wzornik akwareli. Jeszcze tylko dodaję ostatnie detale przy podpisach. Daria już ma kolekcję biżuterii. Jeszcze robimy ostatnie zdjęcia. Także uzbrójcie się jeszcze w cierpliwość, proszę bardzo. I myślę, że jutro powinno już wszystko być. Dołożymy w każdym razie wszelkich starań, żeby już jutro się znalazło na naszej stronie. Skorzystamy z jutrzejszego dnia trochę bardziej wolnego i luźnego. I będziemy dopieszczać wszystkie kolory, wszystkie szkła w biżuterii, tak żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej. I zapraszamy Was serdecznie do zakupów, mówiąc wprost. Ale mamy nadzieję, że te zakupy będą dla Was bardzo kreatywne albo estetycznie piękne. Witam serdecznie. Witam panią Marzenę. Aby nie być gołosłownym, pokazuję tutaj nieoficjalny wzornik akwareli, który już jutro będzie oficjalny. Jeszcze, jak widzicie, są tutaj luki, bo zastanawiam się, czym wypełnić brakujące kolory. Już lada moment. Wzornik moich akwareli powędruje do Was na stronę. Jak widzicie, jeszcze ostatnie przymiarki i wypełnianie luk wzornika. Tak, jak zawsze nie doszacowujemy czasu.
Okazuje się zawsze, że tych drobiazgów, których się nie przewidziało, jest jeszcze cała sterta, cała masa. Dlatego to wszystko trwa dłużej niż trwać miało. Obraz już wyostrzony. Wszystko powinno być w porządku. Tak jak wam wspomniałem, szukajcie właśnie tych kształtów nieoczywistych, nieregularności przede wszystkim. O, cieszę się, Beato, że twój gwiazdor zahaczy o nas. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo masę serca i pasji wkładamy w to, co przygotowujemy. Czyli w kolory i w kolory tylko w biżuterii, w kolory w farbach, w kolory w szkle i metalu. No i jak się coś robi z serducha, to chce się to zrobić jak najlepiej i dlatego to zawsze zabiera więcej czasu. No dobrze, myślę, że możemy zacząć od, a zawsze ten dylemat, od tła, czy nie od tła. Może od tła zaczniemy tym razem, wyjątkowo. To znaczy, może nie wyjątkowo, w sumie często zaczynamy od tła. Słuchajcie, jasny niebieski, taki turkus będziemy mieszać. Oczywiście jak on będzie troszkę inny u was, albo w ogóle stwierdzicie, że na przykład wolicie fiolet zamiast turkusu w tle, to bardzo proszę, jest wolność pełna, kolorystyczna. Tutaj jaśniej, ogólnie w tym narożniku jaśniej i tam ciemniej. Ja proponuję, żebyście wykorzystali gdzieś kolor papieru, który macie, na przykład w cieniach może być ten kolor widoczny. Tak jak to Stanisław Wyspiański często robił, czyli w cieniach zostawiał często kolor papieru, albo w światłach, ale w każdym razie często go w pastelach pokazywał i nie tylko on zresztą. Pastele i olejne, i suche to bardzo lubią. Swoją drogą, jak wasze suche pastele po wczorajszych warsztatach? Dajcie znać, czy już je wypróbowaliście. Ja moje wypróbowałem i doskonale się spisują. Zresztą zaraz mogę pokazać. Na przykład cebulę mogę zrobić suchymi pastelami z wczoraj. Tymi, które robiłem wspólnie z wami, oczywiście. Akwarele będą w 3-gramowych, 3-mililitrowych właściwie, bo to będzie więcej trochę gram niż mililitrów, zakręcanych pojemniczkach. Już pokażę zresztą.
O, w takich oto pojemniczkach. Tak one sobie wyglądają i są zakręcane. Dzięki czemu, jeżeli długo zamierzamy ich nie używać, można je sobie zakręcić i bezpiecznie sobie mogą tutaj leżeć. Proszę, tutaj jeszcze znacznie więcej kolorów suszy się częściowo, żeby nie były zbyt płynne przed wysyłką. One nabierają takiej ładnej, aksamitnej skórki na wierzchu. Czerwień kadmowa, piękna. Bardzo proszę, bardzo proszę, pani Małgorzato, proszę bardzo. Zatem tym jasnym błękitem albo turkusem, jeżeli takowy macie, to możecie od razu go użyć. Jeszcze w kilku miejscach tutaj poczarujemy. Słuchajcie, spróbujcie z takim rozmachem, czyli z obrotem z nadgarstka w ten sposób. I teraz możecie zostawić te fragmenty, które przed chwileczką malowaliśmy, jako te ciemniejsze fragmenty, jako cienie, po prostu jako cienie, i dodać jaśniejsze partie jako światła. Pędzli z wiewiórki nie będzie, ja nie robię pędzli z wiewiórek, absolutnie nie przyszło mi to nigdy do głowy. Co najwyżej z włosków grafita zbieranych na podłodze, ale gdybym chciał takie pędzle produkować w większej ilości, to by trwało bardzo długo, także robię je tylko na własny użytek. Aktualnie zbieram włoski od jakichś 2 czy 3 tygodni i jeszcze nie uzbierałem na jeden grubszy pędzel. Trzeba około 2000, a może nawet 3000 włosków na taki grubszy pędzel. Zatem to trwa. Starajmy się tak zintensyfikować to światło, może nawet nie przy krawędzi, może gdzieś tutaj, właśnie w tym rejonie. To będzie dawało ładny akcent światła rozchodzącego się w kompozycji pomiędzy warzywkami.
Tak jest. Grafit ma swoje granice gubienia w Łosia, chociaż muszę wam powiedzieć, że naprawdę koty, w każdym razie grafit, gubią masę sierści. I ja oczywiście nie zbieram wszystkiego, co on gubi. Jakbym zbierał, to już bym dawno ten pędzel uzbierał, ale po prostu to trochę też czasu zabiera. A czas to jest to, co zawsze jest deficytowe, zwłaszcza jeżeli robi się różne rzeczy. Ale jest dobrze. Jest dobrze i to najważniejsze. Słuchajcie, proponuję tę cebulę u góry, taką bombę tam zróbmy. Ona nam tutaj dużo, dużo już ustawi w kompozycji. Pomieszamy te kolory. Oczywiście można by jakiś gotowiec znaleźć, ale ja nie chcę brać gotowca, bo wiem, że nie wszyscy pewnie macie takie kolory jak ja tutaj, albo każdy z nas ma inne w każdym razie w swoim zestawie. Zatem taki kolor czerwonej cebuli spokojnie można zmieszać z czerni. Tak, już wygląda dobrze ta kompozycja. Pewnie zaraz skończymy. Przyda się czerń i tak naprawdę karmin. Z czerwieni i takiej chłodnej właśnie karminowej i z czerni wychodzi piękny fiolet właśnie takiej cebuli. Tam jeszcze jakieś prześwity z sieną paloną można dodać. Także ciemna czerwień, czerń i no i będzie taki kolor, jaki potrzebujemy. O, pozdrawiam Tomasza. No zróbmy eksperyment, słuchajcie, zostawmy prześwity tego tła, gdzie się uda, to je zostawimy. Właśnie się zorientowałem, że chyba mi się karmin skończył. To zdecydowanie nie jest karmin, co wziąłem. Okej, tu jest coś pseudokarminowego. Aha, pisałem, że dzisiaj się przyda olej, więc jeżeli ktoś miałby ochotę użyć oleju, to ja tutaj już pokażę. Może właśnie na cebuli trochę tego oleju się przyda. Zostawmy takie prześwity papieru. To może bardzo wdzięcznie wyglądać. Ja lecę po. A nawet nie muszę lecieć. Dzisiaj byłem przewidujący i sobie przygotowałem olej. Pani Lucyno, jeżeli pani pod choinkę może dostać jeden pędzel, ale dobry pędzel, to ja już powiem, co ja bym wybrał pod choinkę, gdybym miał taki pędzel dostać. Byłby to ten pędzel Renesans, niekoniecznie numer 12, chociaż on jest dobry, nawet jako dwunastka. To jest pędzel syntetyczno-naturalny. Tu jest włosie syntetyczne i trochę włosia wiewiórki. Jest tańszy niż pędzel czysty z włosia wiewiórki. Gdzie ten mój pędzel się schował? O. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce być bardzo ekologiczny, to. Opsa. Grafit mi wyskoczył. To polecam pędzel syntetyczny Casaneo Da Vinci, ten pędzel. On kosztuje tyle co wiewiórka, czyli czwórka kosztuje 120 zł.
I to jest doskonały syntetyczny zamiennik pędzla z włosia wiewiórki. Naprawdę bardzo dobrej jakości pędzel. Ewentualnie renesans, taki szabelkowaty, o właśnie taki. One są oczywiście w różnych rozmiarach. To jest akurat taki większy. No i tak, i to są trzy pędzle, które zdecydowanie polecam. Ja w tym pędzlu się bardzo zakochałem. On łączy w sobie ten z tym, bo ma troszkę włosia syntetycznego, trochę naturalnego, a w dodatku ma ten szabelkowaty kształt i po zmoczeniu ten pędzel robi się taki precyzyjny. I to jest moc tego pędzla. To jest pędzel jak do kaligrafii japońskiej. Wiem, że zeszliśmy troszkę z tematu martwej natury, ale o pędzlach mogę zawsze opowiadać. Zobaczcie, to jest mistrzostwo świata. Renesans. Seria 3088 D jak dagger. Także to są pędzle fantastyczne. Uniwersalne bardzo. Dobra, wracajmy do pasteli. Do oleju tak naprawdę, bo olej przygotowałem. I palec, bo najbardziej lubię malować olejem palcem. Czy zagram coś dzisiaj? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dziękuję za przypomnienie. Bardzo się cieszę, że to jest miłe doznanie, że moja muzyka jako zupełnie nieprofesjonalnego muzyka mimo wszystko nadaje się do słuchania. Zagram. Będę prosił Was tylko o chwilkę cierpliwości, bo będzie to też pewna niespodzianka muzyczna. Taka częściowa, bo zagram na flecie, ale w sposób troszkę inny niż do tej pory. Słuchajcie, olej. A, będzie się nam błyszczał olej. Zaraz się przestanie błyszczeć, jak wyschnie. Ja tym olejem rozcieram gdzieniegdzie łuski cebuli. O, właśnie w taki sposób. Może gdzieś też maźnę tym olejem po czosnku. Tak, to jest dobry pomysł, żeby teraz wziąć troszkę szarości. Jakaś brudna ta szarość. Czystszej szarości, albo nawet bieli. Rozjaśnić czosnek w kilku miejscach. Gdzieś tam na cebulce można też światłem błysnąć, ewentualnie. Bardzo proszę, pani Lucyna. Dagery, tak, te pędzelki to dagery. Ja jeszcze zerkam na wasze komentarze. To jest olej makowy, Talensa. Bardzo dobrej jakości olej, który nie żółknie, tak jak olej lniany. Troszeczkę żółknie, ale nie tak mocno jak lniany. No i teraz błyszczy trochę za bardzo i pewnie nie widzicie. Okej, chyba już przestał błyszczeć, jak go wytarłem. Trochę różu teraz, jakiś paseczek jeszcze czernią tam dodałem na cebuli.
Dodam jeszcze trochę cienia pod tą cebulą. Cienia, a może nawet koloru. Cień kolorowy, czyli taki turkus. Ha, niby to jest jasny niebieski. Pastele panda. Czyli taka trochę tańsza wersja Van Gogha. Trochę kreskowania, czemu by nie? Ale jak wiecie, może być też olej kujawski, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Trochę cienia dodaję przy czosnku i dodaję cień tej jego kitki. To jest po prostu ciepła szarość, czego w tej chwili używam. Tej ciepłej szarości można użyć też na czosnku, na jego ocienionych fragmentach. Starajcie się pracować pojedynczymi dotknięciami, pojedynczymi pociągnięciami. Naprawdę jest taki limit pociągnięć, limit dotknięć, jakie powinniśmy w danym miejscu wykonywać. Jak ich jest za dużo, to po prostu się robi zamęczony. Suche pastele. Myślę, że też będą w ofercie, tylko obawiam się, że nie zdążę przygotować oferty suchych pasteli na jutro, że one się pojawią zapewne w najbliższym tygodniu, ale na jutro może być trudno to przygotować, bo nawet jeżeli wydawałoby się, że to tak szybko idzie, to, no to jest z tym przygotowywaniem, zdjęciami, opisem sporo zabawy, możecie mi wierzyć, z doborem kolorów i no i to dlatego trwa, ale będą z pewnością. Już wkrótce. Suche pastele.
Oczywiście jakieś takie klasyki, które już widzieliście, są. I tak nieoficjalnie, bez wzornika, jakby ktoś był zainteresowany, to proszę piszcie, ale pełen wzornik będzie już wkrótce. Proponuję teraz zająć się dymką, czyli zaczniemy od białej podmalówki, żeby te jasne jej części się pojawiły. Blik. Jeszcze troszkę cienia. Słuchajcie, szarość potraktowana tym błękitem, czy tym turkusem, jak go tam zwać, to jest kolor cienia przy większości tych warzywek. Tak, tak, wiem, Iwono, ty jesteś miłośniczką pasteli. Wiem, wiem. To albo proszę do mnie pisać prywatnie, albo proszę poczekać jeszcze kilka dni, aż wzornik się pojawi. To już jak kto woli, to tak może robić. Jeszcze na dymce oczywiście teraz zieleń, teraz jeszcze do czosnku, później wrócimy, tam jakieś akcenty fioletem na nim dodamy. Tak, oczywiście będzie instrukcja co i jak, jakie ceny i gdzie płatność i jaka wysyłka, także oczywiście. A o czym będzie w przyszłym tygodniu? To jest pytanie. To jest pytanie. To jest tak, że ten pomysł na przyszły tydzień, on przychodzi do mnie znienacka. Ale jeżeli macie jakieś sugestie albo życzenia, to proszę piszcie. To piszcie. To ustalimy, co będzie w przyszłym tygodniu. Cień na dymce będzie również szary. To jest ciepła szarość. Troszkę ciemniejsza niż tło. Przez chwilkę ciemniejsza, bo później bardzo szybko się rozjaśnia. Jest na niej troszeczkę ugru nawet. I oczywiście trochę zieleni. Ale zwróćcie uwagę, ja właśnie teraz ugrem ją traktuję. Zrobię zbliżenie, bo w sumie tam góry na razie nie potrzebujemy widzieć.
Tak, Grzegorz ma rację. Robienie akwareli to jest bardzo pracochłonna sprawa, bo trzeba bardzo, bardzo dobrze rozetrzeć pigment, rozdrobnić go po prostu. No i dlatego to jest proces, który trwa. Ja teraz siena palona, co my tu mamy? Złoty, ugier złoty, mój ulubiony kolor. On będzie w ofercie akwareli do kupienia. I teraz trochę żółtego cytrynowego na tej dymce się przyda, na tą biel możemy go nałożyć miejscami. On się też przyda na zieleniach za chwilkę, ale jeszcze zajmijmy się tym fragmentem. Tutaj trzeba by trochę szarości, bardzo jasnych. Zostawimy tylko. Oj, co mi tu za błękit wpadł? Nie chcę tutaj tego. Troszeczkę jasnej zieleni, to z pęteli, jasna zieleń. No i teraz tą zielenią można śmiało przejść wyżej i od jednego pociągnięcia. Słuchajcie, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Proponuję bokiem kredki, to bardzo pomaga. Jeszcze właściwie zanim tą jasną zielenią podziałamy, to można wziąć też troszkę ciemniejszą. O, już zerkam, bo tutaj się dużo dzieje w komentarzach. Wystarczy pasteli, wystarczy dla wszystkich, tylko może to troszkę potrwać. Ponownie akwarele? Nie, no może nie. Ołówek, pisze Daniela. Śladami mistrzów przez cały tydzień w różnych technikach, pisze Julia. Tak, ja myślę, że może dla równowagi zrobimy sobie w tym tygodniu różne techniki każdego dnia. Zima w różnych technikach. To jest interesujący temat, interesujący pomysł. Myślę, że techniki będą różne zapewne, a czy będzie jakiś jeden temat przewodni, to się okaże. Słuchajcie, ciemną zielenią zróbmy sobie taki rodzaj konturów przy każdym z zielonych kawałków tej dymki. Zielonych listków.
I teraz myślę, że żółty cytrynowy, po prostu przejechany po tych ciemniejszych zieleniach, da nam bardzo, bardzo wdzięczną zieleń docelową. Ja dodam tu jeszcze jednak trochę światła, bo teraz jakoś to wszystko zaczęło gasnąć u góry. Czyli rozjaśniam jeszcze trochę tło. Czerni, w tym takim wcięciu w dymce można użyć czerni po prostu, albo bardzo ciemnego błękitu. To może być nawet lepsze rozwiązanie. Tak stopniowo dodaję jeszcze troszkę tła, troszkę jaśniejszego tła. No właśnie tutaj. W czasie pracy nad obrazem zmieniają się różne napięcia, różne akcenty i trzeba po prostu reagować na to, co się dzieje.
na całej powierzchni, czasami wprowadzać jakieś drobne lub nawet większe korekty. Przede wszystkim chodzi o akcenty, o napięcia na płaszczyźnie, o których właśnie mówiłem. A oczywiście, Tomaszu, że Nysę znam bardzo dobrze. Z Opolszczyzną jesteśmy związani rodzinnie. No dobrze, czas na pomidor w takim razie, bo on sobie tutaj czeka i czeka, a on sporo zmieni. Nie będzie to niespodzianką, jak powiem, że zaczynamy od czerwieni, ale zostawimy albo nawet dodamy na pomidorze trochę poświaty turkusowej, tym kolorem, którym malujemy tło. Musimy dodać na nim troszkę również koloru. Może tak, najpierw czerwień, później refleksy. Moi drodzy, tak się łamie i łamie, ale muszę powiedzieć, będzie jeszcze jedna zmiana od przyszłego tygodnia. Mianowicie będziemy kończyć sobotnie zajęciami z Polą i wieczorem w sobotę zajęć od przyszłego tygodnia nie będzie. To będzie czas na pracę własną, na nadrabianie jakichś tematów. Dla mnie to będzie czas także na własną pracę, choćby na zgłębianie różnych technik i
i informacje, z którymi później się z wami dzielę, także na moją pracę taką artystyczną, własną. Zatem taka zmiana się szykuje. Poza tym nic się nie zmienia. Tylko sobota wieczór będzie w cudzysłowie wolna. Teraz jaśniejsza czerwień. Dajcie znać, co myślicie o tej wolnej wieczornej sobocie. Mam nadzieję, że też dla was to będzie czas, może po prostu na odpoczynek od malowania, a może na nadrobienie jakichś zaległości z tygodnia. Ja bardzo potrzebuję tego jednego wieczoru, tego jednego wieczora w tygodniu. Wierzcie mi, to będzie czas dobrze wykorzystany i na pewno dobre rzeczy z tego wynikną. Dziękuję bardzo za wasze zrozumienie. Dziękuję, bo no tak czułem obawy zapowiadając te informacje, ale tak czuję po prostu, że to się przyda na pewno na wszystkim, a mi przyda się z pewnością. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Słuchajcie, można nawet tutaj tak odważnie na tego pomidora wejść refleksami. Jak widzicie, to mu wcale nie szkodzi, a nawet pomaga. Jak już jestem tutaj przy pomidorze, to o czosnek jeszcze zahaczę jakimś różem. I troszkę ciepłym fioletem.
Czas na orzeszki. No i jak zawsze jakąś bazę znajdźmy dla nich. I zacznijmy od tego koloru. Czyli jakieś takie ochry, później trochę sieny, trochę brązu ciemnego. Te orzechy tutaj zrobią ważną rzecz, dodadzą kontrastu. Tak, dziękuję raz jeszcze za wszystkie Wasze słowa i za zrozumienie. A patrzę jeszcze, co by się stało, gdyby trochę te cienie rozetrzeć. O, można. Można gdzieniegdzie rozetrzeć. Może właśnie tej miękkości troszkę się przyda w tym pastelu, bo mamy dużo krawędzi dosyć wyraźnych. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Czy to z olejem, czy bez oleju, jak wolicie, ale trochę roztarć właśnie przy cieniach doda ładnej malarskości. I dynamiczne pociągnięcia, ja to nie wiem, nazwałbym to takimi odświeżającymi śladami, zwłaszcza pod koniec rysowania czy malowania, kiedy już dużo się wydarzyło i czasami ginie trochę świeżość w pracy, to pamiętajcie o takich machnięciach jak szabelką. Takie machnięcia bardzo, bardzo dobrze robią, bardzo potrafią odświeżyć obraz. Czy rysunek? Także. Julia pyta, czy przez święta będą zajęcia, czy nie. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że nie wiem. Jeszcze nie wiem. Ale skłaniałbym się ku temu, żeby też troszkę się za sobą stęsknić, żeby wam nie zawracać głowy w święta, kiedy to jest inny czas, kiedy jesteście z rodzinami. Także myślę, że w każdym razie przez te 2 dni świąt Bożego Narodzenia może zrobimy krótką przerwę.
Chociaż myślę, że się może spotkamy tak świątecznie po prostu. Może coś zagramy dla was. Zobaczymy. Jeszcze nie mam planu na święta. Tak dużo się dzieje, że ja raczej podejmuję różne decyzje w czasie bardziej krótkoterminowym. Słuchajcie, dodaję troszkę bieli jeszcze na ten turkus. Niech on zaświeci miejscami bardziej. W każdym razie biel go też tak troszkę zaszarzy. I myślę, że jemu to się przyda miejscami, nie będzie taki nachalny. A co odważniejsi mogą spróbować, nawet jeżeli mają bardzo, bardzo, bardzo jasny róż. Tak, róż i kilka plamek bardzo jasnym różem wprowadzić. To jest szalone, piękne połączenie turkusowo-różowe. Zresztą nawet ta biel działa tutaj trochę jako róż i dobrze wygląda. Moi drodzy, ja myślę, że tutaj właściwie chyba kończymy ten pastel. Nie chcę go zamęczyć, a już niewiele brakuje, żeby go zamęczyć. Podobał mi się już wcześniej, no ale też nie chcę kończyć zawsze na etapie rysunko pastelu, żebyście jednak mogli coś zobaczyć i żebym ja też mógł się czegoś nauczyć, chociaż minimalizm bardzo lubię, jak wiecie, ale staram się też nie przesadzać z nim. Poświętować, tak, koncert świąteczny, tak, od zajęć odpoczniemy. Też tak myślę. Czasami taki oddech, słuchajcie, oddech jest niesamowicie ważny, bo on daje równowagę i też te sobotnie wieczory też dla mnie są formą takiego, będą formą takiego oddechu, bo nawet jeżeli z najlepszymi chęciami coś robimy, ale bez możliwości nabrania dystansu, to po prostu, tak jak z kompozycją, to po prostu zaczyna się tracić świeżość spojrzenia. No i to nie jest dobre. Także myślę, że warto czasami dla równowagi oddechu i dystansu nabrać. Taki piękny, ciemny turkus jeszcze znalazłem i on tutaj bardzo dobrze robi. Moi drodzy, ja zatem na chwilkę was zostawię, idę przygotować sprzęt, bo nie przygotowałem się wcześniej. To potrwa dosłownie minutkę i zabiorę was na trochę muzyki. Bardzo dziękuję za wspólne malowanie. Muszę umyć ręce przede wszystkim, zanim wezmę flet do rąk, bo by się zatkał z olejnymi pastelami. Zatem dajcie mi w takim razie 2 minutki. Wy sobie jeszcze spokojnie dopracujcie jakieś detale, a ja lecę przygotować muzykę.
Jestem, już jestem i zapraszam Was serdecznie na trochę muzyki. Moi drodzy, jednym z moich ukochanych flecistów jest Paul Horn. I Paul Horn ze swoimi fletami, bo grał, niestety już nie żyje, grał na fletach różnych, w tym również fletach etnicznych, ale głównie na fletach poprzecznych, na flecie altowym i na flecie takim jak ten w stroju C. Podróżował po całym świecie i odwiedzał niezwykłe miejsca. Między innymi w latach 70. grał we wnętrzu piramidy Chefrena. Grał też w Taj Mahal i ta właśnie jego płyta z Taj Mahal jest jedną z moich ulubionych płyt Paula Horna. Zagram dzisiaj dla Was utwór inspirowany bezpośrednio jednym z jego utworów oraz własną improwizację, ale z takim właśnie pogłosem, jaki Paul Horn znalazł i nagrał w Taj Mahal. Pogłos dla instrumentów dętych, nie tylko dla fletu, ale w ogóle dla instrumentów dętych jest niezwykle ważny. I granie na flecie bez pogłosu, oczywiście jest możliwe, ale pogłos buduje tą przestrzeń, którą ja uwielbiam najbardziej. I właśnie na taką przestrzeń Was dzisiaj zapraszam. To będzie podróż przez przestrzeń dźwięku.
Bardzo Wam dziękuję. Życzę pięknego wieczoru i pięknej niedzieli już jutro. Do zobaczenia w poniedziałek. Dobranoc.